zapraszam wszystkich, dosłownie wszystkich tych, którzy brali udział w jakiejkolwiek konkurencji, a szczególnie w biegach. Witam serdecznie wśród nas przedstawiciela pana starosty Józefa Kwaśnicza i członka zarządu i sympatyka naszej szkoły pana Kazimierza Michalaka. Witam również nadleśniczego pana Bogusława Ratajczaka. I przewodniczącego Rady Rodziców, pana Krzysztofa Ruszczyka. Może państwo na początek, ponieważ rywalizacja była bardzo ostra, zanim przedstawię zawodników, jeszcze troszeczkę cierpliwości, odczytam listę sponsorów, bez których ta nasza dzisiejsza impreza nie miałaby miejsca. I tak, głównym sponsorem był pan starosta Józef Kwaśniewicz, a tak naprawdę zarząd powiatu szamotulskiego. Wielkie brawa. Maria Małgorzata Janyska, pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pan prezes Marcin Wilik, firma Amika Wronki S.A. Pan dyrektor Olgierd Baltaki, Samsung Electronics Manufacturing Polska. Pan prezes Zbigniew Rębacz, Spomasz Wronki. Pan prezes Paweł Nowak, Dynaxo, spółka z OO. Spółka jawna, pan Stanisław Spychała i Antoni Spychała, Szczotpol Wronki. Pan Grzegorz Rajs, firma Tolls, narzędzia szybko mocujące. Piekarnia Cukiernia Góraż, spółka z OO. Wileda Profesjonal. Pani Anna Pączek-Kinowska, pensjonat pielęgnacyjno-opiekuńczy Dalpas. Państwo Aneta i Paweł Ziopaja, firma Almar. Pan nadleśniczy Zbigniew Gzyl, nadleśnictwo Wronki. I pani Anna Krzyżaniak. I oczywiście współpracujący z nami współorganizator Broniecki Klub Biegacza. I rozpoczynamy w kategorii dziewcząt. Rocznik 2002-2004. Szóste miejsce dla Marii Sawczuk. Bardzo proszę. Marysia do nas. Piąte miejsce w tej samej kategorii zajęła Julia Konieczna. Bardzo prosimy Julkę. Również ten sam rocznik. Zapraszamy Zosię. Uwaga, miejsca na podium. Trzecie miejsce Julia Wald. Bardzo proszę, Julka. Panie to teraz na podium. Trzecie miejsce. Tak, wszystkie wejdą na podium. Uwaga, emocje rosną. Drugie miejsce Laura Króliczak. Bardzo proszę.
miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze dla Anny Dąbrowskiej. Bardzo proszę, Aniu. Najmłodszych biegaczy, medalistów. Myślę, że to będą ci przyszli członkowie Wronieckiego Klubu Biegacza. Dziękujemy bardzo dziewczynkom. I teraz grupa w kategorii dziewcząt 99-2001. Szóste miejsce dla Marty Drzewieckiej. Prosimy Martę do nas. Marta, śmiało, śmiało. Miejsce piąte pojechało, dziewczynka się spieszyła, zamiejscowa, a miejsce czwarte dla Wiktorii Skrzypkowiak. Zapraszamy Wiktorię. No i miejsca na podium. Trzecie miejsce dla Martyny Grabek. Bardzo proszę. Martyna, na podium wchodzimy. Pierwsze medale zdobyte na Leśnej, proszę Państwa. Myślę, że będą następne. Miejsce drugie dla Karoliny Wasik. Bardzo proszę, Karolinka. Również na podium. Mamy tych sportowców we Wronkach. No i miejsce pierwsze dla Nicole Gierczyńskiej. Bardzo proszę, złoty medal. Dziękujemy bardzo. Brawa. I teraz następna grupa wiekowa. Dziewczęta w kategorii 9-6-9-8. Szóste miejsce dla Sylwii Rybarczyk. Sylwia, śmiało. Wybiegać szóste miejsce to naprawdę sukces. Najważniejsze, szóstka z WF-u jest. Piąte miejsce dla Adrianny Frąckowiak w tej samej grupie wiekowej. Ada, bardzo proszę. Czwarte miejsce dla Martyny Skoniecznej. Brawo! I uwaga, trzecie miejsce dla naszej uczennicy Alicji Stani. Bardzo proszę, Alu. Tak się bała. Wczoraj z Fuldy wróciła. Okej. Drugie miejsce dla Darii Pakulskiej. Bardzo proszę, Daria. Brawa. I miejsce pierwsze dla Rozalii Gabskiej. Pierwsze miejsce. Bardzo proszę.
męskie ten. Chodźcie za uda. Macie skoncować? Chwila dla fotoreporterów i brawa. Dziękujemy bardzo. Rozpoczynamy następną grupę wiekową. W kategorii kobiet 9-5 i starsze. Szóste miejsce dla Katarzyny Sztebe. Czwarte, przepraszam, bo tylko cztery miejsca są. Pani Kasiu, bardzo proszę, ale się pomyliłam. Przepraszam za tą pomyłkę. Tym bardziej, że to przedstawiciel Wronieckiego Klubu Biegacza. Wielkie brawa. Obok podium, proszę. No i trzecie miejsce. Teraz muszą być brawa. Nasza pani wicedyrektor Magdalena Walczak. Nie mamy się czego wstydzić. Tylko proszę mnie cztery nie brać. Jeszcze mamy wielu ukrytych biegaczy, ale to za rok myślę, że zobaczycie państwo. No i miejsce drugie dla Moniki Skrzypkowiak. Bardzo proszę, rodzice nas też wspierają i biegają. Uwaga, pierwsze miejsce dla Adrianny Śramy. Również Wroniecki Klub Biegacza. Pierwsze miejsce we Wronkach na Leśnej. Bieganie z Leśną. I to jeszcze nasza absolwentka, no muszę się chwalić. Fotoreporterzy, panowie, dziękujemy bardzo. Zaczynamy mężczyzn nagradzać, też im się coś należy. Rocznik 99-2001. Trzecie miejsce na podium zajął Maciej Machaj. Bardzo proszę Macieja. On tak tylko skromnie wygląda, ale facet wybiegał miejsce na podium. Drugie miejsce dla Tomasza Skrzypkowiaka. Bardzo proszę. Jest Tomek? Idzie, idzie, idzie. Nie ma już siły pewnie. I złoty medal dla Jakuba Bińka. Bardzo proszę, Jakub. To są wszystko nasi gimnazjaliści. Proszę zobaczyć. Szkoła niesportowa, jakie mamy osiągnięcia. Nie tylko dobrze gra w piłkę, ale również biega. Dziękujemy bardzo. Grupa wiekowa, panowie, dziękujemy. Rocznik 2002-2004. Trzecie miejsce dla Piotra Perza. Gratulacje, Piotrek. Thank you.
miejsce drugie dla Dawida Bartczaka. Bardzo proszę. Uczeń szamotu, słuchajcie. Też tam dobrze biegają. I uwaga, pierwsze miejsce dla Piotra Piechowiaka. Jest Piotrek? Śmiało. Na podium, na podium. Dziękujemy tej grupie wiekowej. Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy, chłopcy. I rozpoczynamy grupę wiekową 9-6-9-8. Szóste miejsce dla Bartosza Ruszczyka. Bartek, bardzo proszę. Za rok będzie podium. Miejsce piąte dla Łukasza Biedziaka. Bardzo proszę, Łukasza, zapraszamy do nas. Śmiało. Nie ma Łukasza. A był tutaj. To jest nasz uczeń, więc wiemy, co mamy z tym zrobić. A jest wychowawczyni Łukasza. Nie ma pani Moniki Siekańskiej. Mamy miejsce czwarte dla Mikołaja Pupca. Mikołaj jest. Bardzo proszę. Rywalizacja była bardzo ostra. Widać, że nie wszyscy biegacze z siebie zadowoleni, ale słuchajcie, najważniejszy był udział, prawda? Broniecki Klub Biegacza, co się liczy, wynik czy udział? Udział, no super. I trzecie miejsce na podium zapraszam Przemka Brzuskę. I drugie miejsce dla Kamila Olejniczaka. Za rok będzie pierwsze. Uwaga! Pierwsze miejsce dla Pawła Dziurleja. Pięknie. Nawet bym nie przypuszczała, że on tak dobrze biega. Paweł, gratulacje. Gratulujemy na podium. Uwaga, dziękujemy panom, zapraszamy następną grupę, rocznik 9, 5 i starsi, szóste miejsce dla Michała Piwosza. Bardzo proszę, panie Michale. To już wielkie brawa, bo oboje biegali, zasilili nas. Miejsce piąte dla Włodzimierza Frąckowiaka. Bardzo proszę.
jest dowód, że wszyscy biegamy, proszę Państwa. Czwarte miejsce. Aż się dziwię, że tak skromnie, ale oni ciągle biegają dla Bartosza Roszaka. Bartku, zapraszam. Ale oni nie mogą, bo za chwilę kolejny bieg i co? Nie uciekać, proszę się ustawić. Trzecie miejsce na podium dla Marcina Urbana. Bardzo zapraszam serdecznie. Teraz na podium. Tak, oczywiście. Uwaga, drugie miejsce dla Mirosława Białka. Bardzo proszę. No i pierwsze miejsce, nikt nie spodziewał się, że będzie inne, dla naszego byłego absolwenta Mateusza Rodewalda, również Wroniecki Klub Biegacza. Nie, pomyliłam. Juwenia Puszczykowo, ale też u nas biegają. Ja teraz pozwolę sobie zabrać głos, bo mieliśmy mały błąd logistyczny i po zdjęciach panów, oczywiście chwila dla fotoreportera. W jednej z kategorii wiekowych zaginęły nam miejsca 4-6, ale są, znalazły się. I teraz poproszę te osoby, które wyczytamy, o podejście do podium i w związku z tym, że daliśmy ciała wcześniej, to teraz poprosimy, aby stanęli na podium. Bez medali, ale równie ważne wyniki. Szóste miejsce dla Jakuba Kuchenreitera. Bardzo proszę. Trzecie miejsce na podium. Dla Mateusza Radzi. Bardzo proszę, Mateusz. I dla Dawida Roszaka. Że ostatni mogą być pierwszymi, są na podium. Dziękujemy bardzo. Chłopcom. Tor przeszkód. Pierwsze miejsce zajął mężczyzna Jan Andrzejewski. Wielkie brawa. Przeszkód dla kobiet. Nicole Gierczyńska, pierwsze miejsce. Siłacze. Robert Gumny, pierwsze miejsce. Yeah.
Jeszcze jeden siłacz, Przemek Małecki. Pewnie go nie ma, bo trenera nie ma. Pojechał już na mecz z chłopcami, ale nagrodę mu wręczymy. Ale brawa mu się należą właśnie. I teraz najlepsza konkurencja, rzutka loszem, o mało nie dostałam w głowę. Kobiet Nicole Gierczyńska, pewnie ona celowała we mnie. Bo z szamotu. A bo z szamotu, no nie. Rzutka loszem, mężczyzna Miłosz Dąbrowski. Musimy chwileczkę poczekać, ponieważ nagroda specjalna, czyli kuchenka, płyta jednopolowa ceramiczna, będzie dla zwycięzcy, który brał udział w odpowiedzi na pytanie, ilu uczniów po opuszczeniu szkoły przez absolwentów znajduje się w tej chwili w zespole szkół numer 1. Zobaczymy, kto będzie zwycięzcą. Jak nie będzie zwycięzcy, to będzie dogrywka, ale zwycięzca jest. Ciekawe kto, bo odpowiedź znałam tylko ja. I to nasz uczeń. Uwaga. Gimnazjalista, to jest niemożliwe. Mężczyzna, gimnazjalista. O, nie mogę. Gimnazjalista z klasy F. Na kogo stawiacie? Bardzo dobry uczeń. Bardzo dobrze biega. Jest nim Mateusz Sawala. Bardzo proszę, Mateuszu. Gdzie jest Mateusz? A już myślałam, że nas opuścił. Wielkie gratulacje. Będzie na czym gotować. Firma Dynaxo, sponsor kuchenki. Dziękujemy serdecznie. Na tym skończyliśmy nasze dzisiejsze bieganie z Leśną, a tych uczniów odpowiedź brzmiała 450. Wracam do podsumowania tej dzisiejszej imprezy. Myślę, że wielkie podziękowanie, które zanim oddał głos panu Kazimierzowi Michalakowi, muszę złożyć mojemu gronu pedagogicznemu, które sprężyło się jak zawsze w sposób zwarty i gotowy przygotowało tą imprezę, ale muszę przyznać, że tej imprezy dzisiejszej nie byłoby bez tego najważniejszego członka grona pedagogicznego. I wcale nim nie jest dyrektor, tylko jest pani, powiedzcie mi kto? Monika Kinowska! Zapraszam panią Monikę Kinowską. Wielkie uściski. Myślę, że jest to osoba tak dynamiczna, z takim wielkim zapałem zachęcająca nas do biegania, że dzięki temu, oprócz tego, że mamy technikum, gimnazjum, liceum z oddziałami sportowymi, Lecha, Błękitnych, to będziemy mieli lekką atletykę, bo o to też walczymy, ale przede wszystkim jak będziemy biegali, będziemy zdrowi. Oddaję głos panu Kazimierzowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tak tylko w kwestii formalnej usprawiedliwić się troszeczkę z tego mojego stroju. W starostwie nie jesteśmy jeszcze umundurowani i nic nie wskazuje na to, byśmy w jednakowych mundurach musieli funkcjonować i pracować. Natomiast tak się złożyło, że dziś odbywa się wiele imprez, między innymi najważniejsze strzelanie Bractwa Kulturowego, tak zwane strzelanie zielonoświątkowe. A ponieważ jestem członkiem Bractwa i równolegle to się odbywa, z tym nie zdążyłem zmienić swojego garnituru. Ale to tak woli pewnego wyjaśnienia. Natomiast tak zupełnie merytorycznie i na serio, to chciałbym pogratulować tej inicjatywy dyrekcji szkoły, pani dyrektor, nauczycielom, wszystkim pasjonatom biegania,
i podziękować tym, którzy przygotowali to wspaniałe wydarzenie sportowe, które odbywa się po raz pierwszy na Leśnej, ale mam nadzieję, że wpisuje się na stałe w kalendarz imprez sportowych organizowanych na terenie miasta i gminy Wronki i organizowanych przez Zespół Szkół nr 1 we Wronkach. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Liczy się przede wszystkim udział, ale doceńmy tych, którzy zajęli najlepsze miejsca. Dziękuję wszystkim sponsorom, wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i wspaniałego przebiegu dzisiejszych zawodów sportowych. Gratuluję tym, którzy znaleźli się na podium i w imieniu starosty Szamotulskiego, pana Józefa Kwaśniewicza, już dzisiaj zapraszam wspólnie, mam nadzieję, z panią dyrektor na kolejne drugie biegi na Leśnej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Została jeszcze grochówka, kiełbaski, no i oczywiście witaminki, czyli jabłka. Wobec tego wszystkich chętnych zapraszam na poczęstunek. Dziękuję za miłą zabawę i wszystkiego dobrego na pozostałą część dzisiejszej soboty. Dziękuję bardzo.